Dzień dobry Państwu. Ponownie jesteśmy na plantacji borówki. Dzisiaj jest 9 czerwiec 2018. Jesteśmy po raz trzeci, żeby zaobserwować, jak ona rośnie, jak rozwija się, no i jak owocuje. Chociaż nikt specjalnie aż takiego owocowania nie oczekiwał, bo w tych pierwszych latach, w pierwszym, drugim roku chodzi o to, żeby jak najwięcej pędów bocznych borówka wypuściła i następnie w kolejnych latach obficie owocowała. Ale oczywiście wzrost, dynamika wzrostu i to, co się dzieje, jest istotne, dlatego właśnie jesteśmy ponownie na tej samej plantacji. Od poprzedniego razu, to było chyba ze 3 tygodnie temu, widzicie Państwo, że przyrosty wynoszą już około 20, 30, 35 cm. One są intensywnie zielone. Może w niektórych miejscach zdarza się, że są lekko takie no zaczerwienione, ale to mogło być przyczyną spadku temperatury. Te temperatury w nocy tu spadły do plus kilku stopni, prawie do zera. I to powoduje coś takiego. To nie jest żadne uszkodzenie spowodowane załóżmy opryskami dolistnymi, czy jeszcze jakimiś problemami. Nie, to temperatury swoje robią. Więc warunki klimatyczne zaskakują nas dzisiaj w tym roku od samej wiosny. Dynamiczne one są. Teraz mamy duże okresy suszy. Tu w rejonie grójeckim tak trochę pada w niektórych rejonach, po 20-30 mm, a w drugich opad majowy to jest 10-15. No i w związku z tym borówki nie da się hodować bez wody. Nie da się hodować bez fertygacji. I w związku z tym plantatorzy już nauczyli się, że nie próbują jakimiś własnymi metodami zakładać plantacji borówki i nawozić z beczek. Tu musi być systematyczne nawożenie, nawadnianie i nawożenie, tak zwana fertygacja. Inaczej by to tak nie urosło. No więc do tego czasu były tu już na pewno jakieś zabiegi chemiczne. Nie wiem, zaraz zapytamy gospodarza. Chociaż no, warunki klimatyczne sprzyjały wzrostowi i rozwojowi, oczywiście jeżeli pomogliśmy wodą, ale nie były tak trudne, żeby jakimiś no, szczególnie preparatami owadobójczymi, grzybobójczymi, żeby te preparaty stosować. W związku z tym dzisiaj z nami jest gospodarz, poprzednio nie mógł być, więc jest okazja, żeby go zapytać, co robił, to znaczy jak chronił chemicznie, jak często, jak nawoził, jak nawadniał. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o ochronę fungicydową, u mnie jest ona już zakończona. Borówka wymaga znacznie mniej zabiegów chemicznych niż inne rośliny. Głównie skupiam się na kilku zabiegach przeciwko szarej pleśni. Stosuję takie preparaty jak Luna Sensation czy Switch. Obecnie skupiam się na dobrym odżywieniu roślin, głównie na wapniu. Powoli zbliżamy się do momentu zbioru. Trzeba zadbać, aby owoce miały właściwą jędrność. W tym celu dokarmiamy je wapniem. Ja u siebie ostatnio stosowałem mrówczan Calgreen łącznie z mikroelementami Green Mix. Do tego dodaję też pełną dawkę aminokwasów 2,5 litra, tak aby trzymać kondycję roślin. Wiadomo, wapń jest na jędrność, mikroelementy i aminokwasy, tak aby trzymać wigor roślin, ponieważ tak jak Pan tu powiedział, jest bardzo duża susza, więc to odżywianie dolistne trzyma mi rośliny w kondycji. Miałem możliwość porównania plantacji borówki, bo byłem wczoraj właśnie w Bydgoskim. Tam też jest nawadniana i tam też jest nawożona. Natomiast owocki są bardzo drobne. Tutaj w zasadzie nie ma tak drobnych owoców jak tam. Ale tam tak intensywnego nawożenia, tym bardziej dolistnego, ale także i w postaci fertygacji, to nawożenie nie jest wykonywane. Jest w sposób no, tradycyjny.
mniejsze ilości, to kiedyś może my przeanalizujemy co i dlaczego. Natomiast owoczki są już prawie dwa razy grubsze niż na tamtej plantacji. Te owoce są grubsze nie tylko dlatego, że dostawały makro i mikro elementy, ale również biostymulatory w postaci pełnego programu stosowania preparatu Expando. Jak wiemy, ten preparat silnie działa na podziały komórkowe. No i teraz już możemy ocenić po owocach jego skuteczność. Wielkość owocu właśnie jest taka. No więc zapowiada się, one jeszcze urosną, bo preparaty, które były stosowane, wpływają na namnażanie komórek, a następnie teraz na wielkość. No i efekty tego już widzimy, a za chwilę, jak będzie zbiór, to Państwo zobaczą, jak to będzie wyglądać.